Siemano wariaciki, z tej strony Zielak, witam was bardzo serdecznie w 46. odcinku z serwera nervia2.pl. Oczywiście seria główna, ziomek, wyniki konkursu na Smocze Monety właśnie wylądowały na ekranie, także gratulacje mordeczki. Każda osoba, która zwyciężyła w przeciągu kilku dni, powinna dostać SM-ki na konto, także wyczekujcie, już niedługo SM-ki pojawią się na waszych kontach. Co w dzisiejszym odcinku? Tak jak widzicie, trochę pieniędzy zaczęło nam w końcu spływać, za chwilkę wam pokazuję, a w sumie chuj, od razu wam pokażę wszystkie kamienie, które ostatnio wbiliśmy, wystawiłem na shopa, no i mamy 32, czyli no i zobacz, chłopie, i kolejne wąki mamy do wypłaty. Także elegancko, powolutku zaczynamy się odkuwać. Sprzedaję pewne rzeczy, kupuję pewne rzeczy, załatwiam, handluję, ogarniam tematy i tak dalej, także rozwijamy się. No i dzisiaj przede wszystkim spróbujemy się zająć rozwojem naszej nowej postaci, tego 120 levela. Zobaczymy, jak nam wyjdzie, spróbujemy może sobie ogarnąć jakieś sztylety, coś tego typu. No ale to wszystko oczywiście wyjdzie w praniu, także zapraszam was do oglądania. Pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji. Dzisiaj bez konkursu, zobaczymy, jaką macie moc. Jak moc będzie duża, to mordeczki w następnym odcinku. Dopierdolę wam taki konkurs, że to jest koniec świata, nie? Także chłopie, no chyba warto zostawić tę łapkę. Dobra, jedziemy z odcineczkiem, wariacie. Au! Dobra, mordeczki, generalnie rozkminiałem sobie, co moglibyśmy zrobić, żeby w miarę możliwości, kurwa, sobie to 60 wolów pomnożyć. No i oczywiście jebniemy sobie małe ryzyko, no bo chłopie, kto jak nie ja, kurwa, pootwiera sobie korda konisy. No i ogólnie faza jest taka, że człowieku, zamiast kupować kory rzadkie, które teraz kosztują naprawdę wuch te, kurwa, pieniędzy, postaram się poskupować tanie kamienie matowe po prostu z rynku za to 60 wolów. Docelowo chciałbym kupić sobie rubiny, największą ilość rubinów, jaką będę w stanie. No ale na przykład granaty z potworami też naprawdę w zajebistych cenach aktualnie schodzą, także zastanowię się też nad granatami, może najpierw skupimy sobie granaty i będziemy sobie po prostu próbować je ulepszać. No bo zobaczcie, takie diamenty kosztują 400 kk, a teraz 200 kor drakonisów rzadkich kosztuje naprawdę wuch te, kurwa, pieniędzy, bo chyba nawet 8 albo 9 wonów za 200 sztuk, gdzie możesz mieć takie oferta, że ci, kurwa, wejdą na przykład 2 tylko, kurwa, diamenty, nie, a wydać 8 wonów. To stare trochę lipa, więc ogólnie postanowiłem, że zrobimy to może w taki sposób. Widzę, że szafiry są trochę drogie, ale my skupimy się gdzieś tam albo na rubinach, albo na granatach, albo na diamentach, żeby to odbić. Zobaczymy sobie też, ile kosztują onyksy, też są całkiem tanie. Także może dokupimy sobie trochę onyksów. Ja sobie zrobię małe zakupki, wydajemy sobie to 60 wonów. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, bo jest trochę, że jeszcze rzeczy wystawionych na sklepie. No i kurwa, no coś tam wejdzie dzisiaj na 100%, mordeczko. Dobra, mordeczki, generalnie jak widzicie, troszeczkę uszczupliły mi się środki. I to, kurwa, z tego względu, że skupiłem chyba, kurwa, cały rynek chłopi jadeitów, człowieku, matowych. Ogólnie sprawdziłem sobie ceny i aktualnie w mojej sytuacji najlepiej mogę wyjść na jadeitach, bo jeżeli wejdzie mi jakiś wyborny albo wejdzie mi jakiś, kurwa, znak, no to praktycznie zawsze będę do przodu z tych kamieni, które kupiłem. Ogólnie planowałem sobie kupić na początku rubiny, ale kurwa, z rubinów mógłbym nie wyjść aż tak dobrze na plus. No także człowieku, no co, nie ma lipy, kurwa, zaczynamy od razu klikać, chłopie, i jedziemy, kurwa, z tematem. Pierwszy niestety spalony, kolejna próba, druga spalona, jedziemy dalej. Trzecia siedzi przejrzysty, elegancko. Czwarty siedzi przejrzysty, superowo, mordeczko. Jedziemy dalej, pyk, przejrzysty, elegancko. Spalony, kurwa, mać. Dobra, chłopie, dawaj te przejrzyste, ty ruro jebana, no. Czekaj, chłopie, to wyciągamy. Kurwa, już podkręcam za bardzo, chłopie, i nie trafia, masz tylko myszką. Dobra, dawaj, pyk, siedzi superowo, jeszcze jeden. Kurwa, ty, ale chłopie, coś dzisiaj. Dobra, okej, nie jest źle. Dobra, spalony, spalony kolejny. Kolejny, kurwisko, spalone. Jezus, chłopie, ale popaliło teraz. Dobra, jedziemy dalej, czyli tu pierwsza, pyk, siedzi, elegancko. I mamy tu jeszcze jakąś próbę, na razie nie. Dobra, powiem wam tak, ogólnie nie jest źle, powiem wam. Kurwa, myślałem, że będzie trochę lepiej, ale dramatu nie ma. Dobra, klikamy na bezwskazówki. Co, od razu sobie otwieramy stopień jakości. No i jedziemy, człowieku, pierwsza próba spalona. Niestety, kolejna próba, kurwa, też spalona, jedziemy dalej. Siedzi, bez skazy, okej, elegancko. Kolejna próba, siedzi i jeszcze jedna, niech wejdzie. Kurwa, spalona, no dobra, nie ma tego złego ogólnie. No i teraz tak, jadeity, bez skazy, próbujemy na znaka od razu. Siedzi znak, max PZ, regeneracja. Ej, nie wiem, czy to jest perf, czy nie, ale chyba perf, i kurwa, przechopię. Czekajcie, muszę, kurwa, to sprawdzić, czy to jest perf, stary, jak tak, to już jesteśmy do przodu, kurwa, elo! Ej, dobra, generalnie sprawdziłem sobie ten jadeit, który nam poleciał, i najtańszy, który stoi na rynku, stoi za 24 wony, także ten nasz na razie niech sobie leży, wstrzymamy się na razie, bo pewnie ten całkiem szybko zejdzie, myślę. Także ogólnie zobaczymy jeszcze jeden sklepik, może też od razu tak na wizji, chłopie, czy jest odzyskanie PZ. Nie ma, także 24 wony w sumie mamy, a wydaliśmy około 10, także w sumie 12 chyba jakoś wonów zeszło, a mamy 24 z powrotem, także kurwa, elegancko. No i jeszcze, chłopie, zostały nam tutaj bezskazowe, także kupuję znowu całe EQ tych jadeitów. No i chłopie, jedziemy, kurwa, z tematem. Myślę, że dzisiaj nawet wybornego wymieszamy, jak dobrze pójdzie, nie? Także skupuję wszystko i widzimy się już pod alchemikiem. Dobra, mamy kolejne zaopatrzenie, czyli całą stronę w jadeity, także spróbujemy sobie to przeklikać. Myślę, że wam po prostu przyspieszę klipa, żeby was nie zanudzać moim gadaniem, także puszczamy sobie wszystko. No i zobaczymy, ile wejdzie jakichś tam przejrzystych bezskazówek i tak dalej. Także przyspieszam wam klip, przeklikuję to wszystko i zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Ej, dobra, powiem wam, że oddało bardziej niż w poprzednim przypadku, także dobra, mamy ogólnie tutaj trochę przejrzystych, także oczywiście klikamy sobie wszystko od razu bez wskazówki. Zaczynamy sobie od tyłu, także pierwsza próba siedzi od razu, zajebiście. Druga próba, spalona, trzecia próba, kurwa, spalona, dobra, czwarta, spalona, ja pierdolę, dobra, może teraz, też spalone jeszcze raz, i ja pierdolę, dobra, siedzi. Spalony i jeszcze jedno, niech wejdzie i będzie gitara. Kurwa, spalony, ale nie pochodziło. Ale dobra, mamy znowu szansę na znaka, nie? Także próbujemy sobie to klikać, mordeczko. Także pierwsza próba, oczywiście, znakomity. Siedzi. Max PZ, 5 do PZ i regeneracja. Kurwa, miksior. Ale dobra, powiem wam tak, ogólnie spróbujemy sobie zrobić chyba jeszcze jedno takie podejście pod te wszystkie ADIT, żeby obkupić się w całą stronę. I wtedy po prostu, jak wejdzie jeszcze jeden znakomity, to przemieszamy sobie już tego znaka. Nie, także elegancko. Weszło w sumie podobna historia co wcześniej. No, teoretycznie jesteśmy cały czas na plusie, nie? Także zajebiście, bo jak sprzedamy te znaki, to jesteśmy cały czas na plusie. Także lecę jeszcze raz po całą stronę i kurwa, klikamy to dalej, bo dzisiaj musimy wbić wybornego na naszego ninja. Ej, dobra, powiem wam, że naprawdę elegancko. Także jedziemy sobie od razu z bezskazowymi. Ogólnie najlepiej by było, no kurwa, jak najwięcej bezskazowych, wiadomo, bo tutaj ten jeden cały czas nam zostaje, także jakby weszło nam na równi, to byłoby pięknie. Dobra, pierwszy niestety spalony, druga próba siedzi, elegancko, trzeci spalony, kurwa, czwarty spalony, jeszcze jedna próba, spalona, niestety. Niestety pali, kurwa, jak zły nagle człowieku te wskazówki. Dobra, siedzi i znowu będziemy mieli nieparzyście, ale dobra, mamy dwie szanse na znaka, nie? Jeżeli wejdzie znak, no to mamy człowieku próbę na wyborkę, także pierwszy siedzi, zajebiście. Co to jest? Regeneracja 5% do PZ, 1500. Dobra, pany, trzymać kciuki, nie? Trzymać kciuki teraz wszyscy, stary, wyborny, patrz. Kurwa, spaliło, ale może perf? Ach, kurwanska, niestety. Dobra, wiecie co? Może sobie zrobimy w sumie jeszcze jedną próbę. Generalnie czekajcie, bo tutaj jest tak, odpo... nie, tu mamy 5% do PZ, regeneracja PZ. Kurwa, wiecie co? Może dokupimy sobie jeszcze jednego bez skazy, po prostu z rynku, albo skupię sobie może przejrzystych z 2-3. Spróbujemy wbić bez wskazówkę i wtedy spróbujemy kliknąć jeszcze raz. Za każdy razem tak było, jak stary zostawialiśmy takiego jednego kamyczka, to coś tam się działo i wchodziło później, nie? Także spróbujemy sobie jeszcze przeklikać, może kupię z 2 przejrzyste i spróbujemy sobie wbić na bez skazy do góry i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, z 2. Dobra, tak jak widzicie, tematowe kamienie niestety nie chcą nam kurwa oddać jakoś specjalnie dzisiaj, dlatego wiecie co, postanowiłem, że nie odpuszczę tego kurwa kamienia i skupiłem sobie coś takiego, człowieku. Taki oto jeden kamyczek sobie był na sklepie. Gościu go wystawił za 12 wonów, także postanowiłem, że go weźmiemy. No bo no nie mogę odpuścić chłopie tego kurwa tego wybornego, nie? Coś tak czuję, człowieku, że może nam wskoczyć w końcu ten wyborny. Tak coś czuję kurwa w kościach, wiesz o co chodzi? Dlatego puszczamy sobie tutaj, człowieku, pierwszy znaczek, drugi znaczek, puścimy sobie serduszko i jedziemy z tematem, wyborny. Max PZ, 5 do PZ, odzyskanie. Kurwa mać, ale dobra. Ogólnie, powiem wam tak, nie wiem ile on może kosztować. Wiem, że ma max PZ 10%, to jest chyba najważniejsze, kurwa, że w ogóle chociaż tak będzie pewnie cena mixa. Zobaczę ile kosztuje taki koleżka na rynku, nawet mnie to nie cieszy, bo wjebałem prawie 60 wonów to, ale chłopie. Dobra, zobaczymy mniej więcej, czy jesteśmy na plus, czy na minus. Wydaje mi się, że aż tak źle nie jest, nie? Także, kurwa, powiem wam, no chyba jest okej. Dobra, zaraz zobaczymy na rynku, ile to w ogóle stoi. Dobra, generalnie udało mi się znaleźć gościa, który sprzedawał taki jadeit za 4,4 wona. Najtaniej ogólnie na rynku, bo z reguły te jadeity stoją około piątki z hakiem, także postanowiłem, że go wezmę, wiem, że już się wypukałem, kurwa, praktycznie do zera. Ale człowieku, no, czuję, kurwa, że to może wejść, nie? Coś tak kopie. No zresztą, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, patrz. Kurwa, spalony, kurwanska, dobra, 4 wony niestety. No, za czwórkę chyba nic nie ogarnę jeszcze, wiecie co? Nie wiem, chłopie, kurwa, czy to pukać do zera, człowieku, wszystko, czy nie, chłopie, nie wiem. Bo tu wiesz o co chodzi, ogólnie mam powystawiane jeszcze trochę itemów. Tych, które miałem na ninja, na przykład te buciory są wystawione. Jakby ktoś z was chciał sobie takie bucisze, kurwa, wziąć, to stoją za 25 wonów na sklepie. No i przy okazji mamy taką oto szatę, czyli 3 piętnastki, jedna dyszka i 3 do PZ, nie? Z kadekami niezwożonymi, tymi normalnymi, także jakby ktoś z was chciał, to spoko. Wiecie co, chyba dokupię jeszcze kilka tych matówek, no chuj, no lepiej człowieku zaryzykować i spróbować, niż nie ryzykować i nie próbować, nie? Także chłopie, idę jeszcze dokupię kilka, no i spróbujemy sobie to machnąć już po prostu do tych bezskazowych, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, dokupiłem sobie kilka jadeitów, także ostatnia szansa, chłopie, już dzisiaj, człowieku, bo zostało 140 kk, także kurwa, więcej nie podziałamy, nie? Mam nadzieję, że teraz odda, stary. Pierwsza próba spalona. Oczywiście, druga spalona, elegancko. Trzecia spalona, czwarta spalona, ja pierdolę. Piąta siedzi, dobra. Może teraz, chłopie, oddaję nagle wszystko. Dobra, elegancko, mamy bezskazowy, spalony, kurwa. Siedzi bez skazy. I lipa w chuj, co nie ma szansy. Ja pierdolę, dobra.
Starczy, starczy, powiem wam szczerze, starczy alchemii na dzisiaj. Ogólnie jeszcze sobie ulepszymy budki zaraz na ninja, ale kurwa, powiem wam, że dzisiaj tragicznie nie oddało. W sensie ogólnie, gdyby to był perf, to byśmy byli tak kurwa do przodu, ale niestety mamy taką lipę, także spróbuję sobie to sprzedać, no i może sobie gdzieś tam będziemy ryzykować jeszcze, żeby coś podziałać. Mam ogólnie teraz taką rozkminkę, że chcę sobie ulepszyć przede wszystkim buty, no i będziemy sobie zbierać hajs, nie? Także lecę opieratać długi, szybki przelot i zobaczymy kurwa, co tam się ciekawego uzbiera, no bo jak na razie powiem wam, no z tymi kurwa kamieniami jest ciężko, nie? Dobra, zrobiliśmy sobie mały przelot dungów i udało się uzbierać trochę perełek, także będziemy sobie klikać oczywiście nasze buty oceanu, chłopie, 4-15, kurwa, na level wyżej, na plus piąteczkę, zobaczymy sobie, jak to będzie wchodziło i czy będzie bardzo źle, także próbujemy sobie oczywiście, pierwsza próba, mamy 32% na ulepszenie, także kurwa, w sumie nie jest źle. Dobra, pierwsza próba i jedziemy, druga, spalona, dobra, niestety, kolejna próba, spalona i mamy jeszcze jedną szansę na ulepszenie, siedzi, okej, elegancko, no i mamy plus piąteczkę, dobra, co na plus 6? Dwie złote perełki i 4 runiczne kamienie. Kurwa, powiem wam, że tu już się zaczynają pieniądze. No dobra, no będziemy sobie te złote perły oczywiście skupować z rynku po jakichś tanich cenach, jakby się coś trafiło. Jeżeli się nic nie trafi, to na razie zostawimy sobie tak jak jest. Ale myślę, że jako plus piątka też już elegancko, nie? No bo mamy szansa na blok ciosu 21%. Odpona ludzi to się zwiększa, na razie nie, więc kurwa, w sumie. Dobra, jeden itemek praktycznie już jest gotowy, cyjanitka też już jest gotowa, także za chwilę sobie w ogóle pokażę wam jeszcze na postaci nowy nick, co tam kurwa wyskrobaliśmy. No i będziemy się tam powolutku mogli ubierać i przy okazji jeszcze szukamy sztyletów, więc jeżeli wpadną wam w oczy jakieś fajne sztylety czteromaksowe albo macie takie sztylety, to możecie się do mnie odzywać i dogadamy się z ceną co i jak, także widzimy się już za chwilę na głównej postaci. Ej, dobra, generalnie mordeczki, sytuacja jest taka, że udało się zarobić 10 wonów z dwóch kamyczków, które wystawiliśmy sobie na sklepie. Tutaj mam powystawiane te moje wyborne jadeity, wystawiłem sobie ten jadeit i tak dalej. I przeszukiwałem sobie tak mniej więcej sklepiki w poszukiwaniu jakiejś sensownej broni na 120. I zobaczcie to, dogadałem się z ziomeczkiem, to jest Nickiem Karuzel, także pozdro wariat. Na takie cyjanitowe sztylety kosztowały 60 wonów, ziomeczek mnie je spuścił do ceny 52. No myślę, że są eleganckie, mamy 10 luda, 20 szybkości zaklęcia, 12 z ręki i 5% na krytyka. Także myślę, że jak najbardziej zajebiście. Będę musiał trochę pożyczyć kurwa sianka od ziomeczków z gildii, żeby to wziąć, mamy tylko dyszkę. Ale to 40 wonów, odrobimy sobie chwila, moment, a będziemy mieli już naprawdę jeden konkretny item z głowy. Także za sekundkę sobie kupujemy te sztylety i założymy je sobie od razu na postać. Dobra, poszła szybka pożyczka, także mamy karuzela, chłopie, i zbieramy sobie te oto cyjanitowe. Tak na 100%, żeby nic nie pojebało, 5% krytyk, 20, 10 ludzi i kurwa, mamy to, człowieku, mamy to, chłopie. Kolejny item na 120 gotowy, zajebiście, kurwa. Dobra, przekładamy je sobie na naszego dagerka i zobaczymy sobie, jak to lata. Albo może kurwa, nie, opryskiwacz ma za mały level, żeby je założyć. Dobra, lecimy na dagera, zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, mordeczki, jesteśmy na naszej ninży. Ogólnie jeszcze nie zdążyłem zmienić niku, bo szukam czegoś naprawdę dojebanego, chłopie, żeby była pompa człowieku cały czas. No i przełożyłem sobie oczywiście te nasze cyjanitowe sztylety, także myślę, że możemy sobie je założyć i człowieku, to jest kurwa reprezentacja Polski, chłopie. To już jest ekstra klasa, chłopie, a nie jakieś kurwa zabaweczki, człowieku. No i elegancko, naprawdę to zaczyna wyglądać pięknie. No i co, człowieku, rozwijamy się cały czas, ta nasza postać będzie powolutku sobie rosła w siłę, wyjebiemy sobie takiego truczka, chłopie, pastory, pa, jak tu wjeżdża, kurwa, wszystko. Tutaj szybkie ciało, jeb, a czy szybkie ciało, chłopie, powiedziałem w ogóle. Także czekaj, no widzisz, jak to lata, kurwa, nie, no elegancko, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Mamy itemek gotowy, tak naprawdę, do napierdalania się, także elegancko, 3,5 maxa, myślę, że jak najbardziej w porządku, zwłaszcza, że jest maksymalnym bonusem, jest oczywiście zręczność. Na tym mi najbardziej zależało, żeby to statystyka była tą rzeczą, która ma maksa. Także dobra, mamy to, już się zajebałem w akcji, ale ta podkrętka jest jednak za duża, człowieku. No chuj, trzeba teraz odrobić to 50 wodów. Tej mordeczki, wróciłem właśnie po treningu i zobaczcie to. Wypłaciłem sobie pieniążki od razu, chłopie, ze sklepiku. Mamy zysku stare 35 wonków kolejne, w sensie 34 wony, bo zszedł nam ten oto jadeicik wyborny. Także elegancko, naprawdę bardzo się cieszę, że zszedł, bo trochę się martwiłem, czy sprzedamy go po jakiejś sensownej cenie, ale na szczęście zszedł. Także powiem wam, że jak jeszcze ten drugi zejdzie nam za to 29 wonów, to myślę, że jesteśmy bardzo ładnie do przodu i powolutku, krok po kroczku, dzień po dniu, rozwijamy się coraz bardziej, już niedługo uzbieram sobie na spłatę, kurwa, pewnych długów, no i człowieku, co, no i działamy dalej, no tak to właśnie wygląda, ta nasza postać, ten nasz dagger, planowo chciałbym go jak najszybciej skończyć, żebyśmy mogli już gdzieś tam się ponapierdalać na tych 120, ale powiem wam tak, no ogólnie jest bardzo wiele rzeczy, które muszę kupić, muszę się zająć przede wszystkim amuletami, muszę się zająć ekwipunkiem, żeby go dokręcić i tak dalej, także naprawdę tego wszystkiego będzie sporo i następny odcinek, jaki pojawi się na kanale, będzie z mentala, czyli z naszej postaci, którą gramy sobie bez handlu i bez broni ze średniej. Także mam nadzieję, że nie, że tęskniliście też przede wszystkim za tamtą serią. A tak naprawdę co, z mojej strony to wszystko, a dzisiaj dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że te
takie klikanie alchemii po raz kolejny was jakoś nie zamuliło specjalnie, ale naprawdę w następnym odcinku z głównej serii zajmiemy się już trochę innymi rzeczami, bo szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że ta alchemia no nie do końca gdzieś tam mi oddaje ostatnio, także jebać to, jedziemy dalej z tematem. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku z Mentala. Jebimy Wira, jeb! Dobra, trzymajcie się, elo!